szczycie formy Krzyśka Wodarczyka. Uważam, że byłby on zwycięzcą w naszym pojedynku i to wszystko mu oddaję, pełen szacunek. Nie zamierzam dokładać kosztem czyjegoś zdrowia kilku groszy komuś do kiermany. Cały czas 07 jest zamrażarce, także 07 z gości Przemek, pozdrawiam. Nikodem Jerzewski z nami. Nikodem, w piątek boksujesz w Częstochowie, natomiast zaczniemy od innego tematu, czyli do walki Usyk Joshua, bo pewnie oglądałeś, ty jesteś, tak jak pisałeś zawsze, Team Usyk, jak ci ta walka podobała i no, jak to widziałeś? Witam serdecznie ciebie i oglądających. Moje skromne zdanie, zaczynając od pierwszego tematu, czyli od walki Usyk Joshua, ja oczywiście niezmiennie Team Usyk, z tego względu, że po prostu poznałem prywatnie mistrza świata i prywatnie i zawodowo. Także, że tak powiem, zawsze jestem za nim, a druga walka kompletnie mnie zdziwiła, ponieważ to w pierwszej tak naprawdę Usyk upewnił się, że potrafi boksować z bardzo prosto boksującym Joshuą, który tak naprawdę jest silnym atletą, ale ten atletyzm momentami przeszkadzał mu w walce z tak sprytnymi zawodnikami, jakim jest Usyk, tak? Te wszystkie głosy o tym, że Usyk jest za słaby na wagę ciężką, zresztą dalej to się słyszy. Ja czytam komentarze, mówią, że Usyk niczego nie dokonał, że jest i tak za słaby na wagę ciężką. Jak ty to odbierasz? Bo chyba miałeś tę siłę osobiście okazję poczuć, tak? Jak to jest z tą jego siłą? Oczywiście, uważam, że jest to bardzo silny zawodnik. Od strony bokserskiej można zakotować człowieka na dwa sposoby, albo jednym silnym ciosem, albo odebrać mu ochotę do walki i dalszej ilością ciosów, które kumuluje się po prostu na głowie przeciwnika. I Usyk jest osobą, która po prostu zawodnikiem, która boksuje kumulacją ciosów, a nie jednym potężnym, chociaż zdarza mu się naprawdę mocno trafić. I czy w poprzedniej, w pierwszej walce, czy w drugiej Joshua to na pewno poczuł. A to, że nie przewraca, no to może się ludziom troszeczkę mi podoba, bo ludzie są przyzwyczajeni w wadze ciężkiej do jednak do ciężkich knockoutów, czy do tego, że ludzie się przewracają. Ale należy pamiętać o tym, że jest to fenomen naszych czasów, uważam, bo ponieważ jego poruszanie się, technika i sposób boksowania jest czymś fenomenalnym, przynajmniej dla mnie, ale każdy po prostu ma inny gust, jeżeli chodzi o boksa, o gustach się nie dyskutuje, tak? A ty zgadzasz się z taką opinią, to chyba też trener Robert Garcia wygłosił, że Usyk psychicznie rozmontował Joshua? Czy to są takie drugoplanowe rzeczy? On jest silny psychicznie, oczywiście, jak najbardziej, no ale pytanie, dlaczego Joshua nie jest silny psychicznie, będąc na takim poziomie boksowania i w tak wielkim świecie boksu, jakim dzisiaj jest, i jest od dawna, tak? To nie jest tak, że ten gość znalazł się tam po prostu nagle 5 minut temu, tak? Jego problemem może być psychika, ale niekoniecznie też musi, tak? Ja mówię, co innego zawsze było, jeżeli naprzeciwko niego stawał typowy ciężki, który po prostu nie ruszał się z taką zwinnością, z taką gracją, jak porusza się Usyk, dlatego łatwiej też mu się boksowało, a ten ruchomy cel po prostu wybijał go kompletnie z tropu. Ludzie mówią o psychice Joshuły ze względu też na to, co stało się po walce, tak? No ale co tu dużo mówić, no. Sport, boks, a tam dodatkowo jeszcze show biznes jest czymś takim połączeniem, że po prostu potrafi człowieka słabszyć i niepowodzenia potrafią bardzo mocno wejść w naszą głowę. No i to też było pokazane po walce, co się stało, tak? Nie zachował się zbyt elegancko, tak to nazwijmy, Joshua. Stąd może pytania o jego psychikę, ale tak naprawdę tutaj mało ma to do rzeczy, bo zobaczymy, co będzie dalej, tak? Ja liczę prywatnie na walkę Fury'ego z Usykiem. A myślę, że Joshua też dostanie jakąś fajną walkę, ponieważ no co, nie odstawią go na półkę, że tak powiem, w cudzysłowie, tylko na pewno będą kombinowali. Ja osobiście obejrzałbym walkę Joshua z Wilderem, a nie wiem, czy do jednej, czy drugiej walki dojdzie, to jest tylko moje skromne zdanie. A z Tysonem Fury dajesz Usykowi szansę? Oczywiście, że tak, dlaczego nie? No, to jest kolejna osoba, która nie boksowała z takim zawodnikiem, jakim jest Usyk, tak? To nie jest tak, że ci zawodnicy są lepsi czy gorsi. To są świetni zawodnicy, najlepsi na świecie oczywiście, w wadze ciężkiej, ale nikt z nich nie boksował z gościem takim, jaki jest Usyk, tak? Gdzie faktycznie nie stoi naprzeciwko gość, który będzie czekał, żeby przyjąć ten cios, albo skontrować, albo na wymianę, tylko będzie się ruszał i będzie nieuchwytnym celem i to jest problem. I to też jest mniej widowiskowe, tak? Dlatego też ludzie często buntują się w opiniach, mówiąc, że nie tak powinna wyglądać walka dwóch zawodników wagi ciężkiej. Ale na koniec chodzi o to, kogo ręka idzie w górę, a tak naprawdę, a nie wiesz, a nie ile razy kto leżał na ziemi, tak?
Ciebie w piątek czeka walka z zawodnikiem o pseudonimie Bawarski Snajper. Tak groźnie brzmi, od razu Robert Lewandowski przychodzi do głowy, nie? Tak pomyślałeś, nie? Tak delikatnie, teraz jak o tym powiedziałeś, to tak delikatnie można by to porównać tutaj, chociaż wydaje mi się, że Robert bardziej czuje się dalej Polakiem niż Niemcem. Aha, ale też z Bawarii. Powiedz, jak idą przygotowania, bo widziałem jakiś taki fragment chyba z materiału Polsatu Sport, gdzie Rafał Kołożyn, twój trener, mówił, że teraz jakoś tak troszkę lżej trenujecie, tak? Jak to wygląda? To znaczy nie, to jest zdanie wyciągnięte z kontekstu, aczkolwiek nie ukrywajmy, jest to moja trzecia walka z rzędu w tym roku, gdzie ja miałem między tymi walkami po parę dni przerwy na to, żeby po prostu z synem spędzić czas. I też nie można, chodziło o to, w tym wywiadzie chodziło o to, żeby po prostu utwierdzić siebie i też oglądających w tym, że po prostu z głową podchodzimy do tych przygotowań, żeby się nie przetrenować, nie przydarzyła się żadna kontuzja pod drogą, tylko żeby po prostu wyjść znowu z wielką chęcią do walki. Chęć jest, zostało tydzień, niecały tydzień do walki, także no co, no ja się cieszę, że są boksy, cieszę się, że są przeciwnicy, cieszę się, że są gale i cieszę się, że kolejny raz wychodzę, no i z uśmiechem na twarzy wyjdę do tego ringu 2 września. Czy należy do grona zawodników mniej narzekających? Nie, słuchaj, powiem ci tak, naprawdę uważam, że są zawodnicy, którzy mogą narzekać na brak startów, na przeciwników, nie wiem, na całą otoczkę, na finanse. Ja uważam, że jestem w takiej sytuacji dzisiaj, że bardzo dobrze jestem zabezpieczony pod względem promotorskim, bardzo dobrze pod względem bokserskim, a do tego po prostu podchodzę do życia tak, że jestem szczęśliwym człowiekiem i robię to, co lubię, także no boksuję i cieszę się, że mogę wychodzić z tego ringu. Fajnie to słuchać. A Nikodem, powiedz, co wiesz o tym swoim przeciwniku, bo on teoretycznie wywodzi się z niższej wagi, więc na pewno siła będzie, powinna być twoim atutem, natomiast zawodnik niższy, zakładam też lżejszy, być może szybszy, też ma swoje atuty w starciu z tobą. Michał, ja mieszkam na wiosce i jestem teraz od 2 miesięcy na swojskim żarciu, także obojętnie z kim bym nie wychodził do ringu, to siła będzie po mojej stronie. A tak serio mówiąc, to wiesz co, nie skupiam się za bardzo na nim, tylko skupiam się, podchodzę tak do sportu, że skupiam się na sobie, skupiam się na tym, żebym ja był perfekcyjnie przygotowany. Mamy jakiś swój plan, albo mój trener Rafał Kurzy ma swój plan na to, ja go wykonuję, ja jestem gdzieś wykonawcą tego planu i mam nadzieję, że po prostu wyjdziemy zwycięską ręką z tej walki, a nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tak nie było, tak? A mówię, krótko mówiąc, nie skupiam się nad jego pseudonimem, nie skupiam się zbytnio nad nim, tylko po prostu spojrzymy sobie w czwartek oko w oko, a w piątek poznamy się bliżej w ringu i zrobię wszystko, żeby po prostu ten wieczór był dla niego niemiły, o tak powiem. Aha, tu mówisz, że skupiasz się na sobie. Mogę zapytać o twoją porażkę ostatnio z tą Manem, bo była porażka z Okoli, była porażka z Manem, z którą z nich bardziej przeżyłeś i co ci to dało? Bo mówiliśmy o Joshui, tak? Który nie potrafił się tak z tym pogodzić. Jak ty przez to przeszedłeś? Tak, masz rację, ja tego nie ukrywam, ponieważ to są dwie zupełnie inne walki, to jest raz. A druga sprawa jest tego typu, że z Okolim ja nie tylko przegrałem, ale zostałem wręcz upokorzony na oczach całego świata. I zostałem, wiesz, z tą porażką zostałem tak naprawdę sam, bo ja często podkreślam, czy wygrywasz, czy przegrywasz, tym wszystkim zostajesz sam, a dla ludzi liczy się walka. Nawet jeżeli przegrywasz ją, a ona jest ciekawa, to ludzie zawsze, wiesz, gdzieś zaklaskają w cudzysłowie albo poklepią ci po plecach, tak? I my jako sportowcy, jako pięściarze, w każdym sporcie tak jest, po prostu potrzebujemy troszeczkę tego wsparcia z boku. No a tam kompletnie byłem zrzutany. Wziąłem to w niepamięć, odbudowałem się psychicznie, fizycznie, sportowo, wróciłem. Zdarzyła mi się pod drogą druga porażka, ale ja mówię, ja też jestem na takim etapie życia, mam 31 lat, z pewnych rzeczy zdaję sobie sprawę mocniej niż dotychczas, z jakich, wiesz, akceptuję więcej rzeczy w swoim życiu niż dotychczas miało to miejsce, dlatego też po prostu cieszę się tym, co robię i staram się robić jak najlepszy sport dla kibiców, dla wszystkich oglądających, no bo chodzi mi o to, żeby na końcu po prostu zostawić coś po sobie, żeby ludzie wiedzieli, że był taki gość, który naprawdę lubił i umiał się bić. No na pewno wie o tobie Krzysztof Diabeł Włodarczyk. Zaskoczyło cię to zaproszenie do walki przez Krzyszkę? Troszkę mnie zaskoczyło, wiesz, może wypowiem się najpierw jako sportowiec. Jako sportowiec wypowiem się, że jest to niesamowita postać. Mówię o Krzysztofie Włodarczyku, jego osiągnięcia dla polskiego boksu i zasługa dla polskiego boksu jest ogromna.
W szczycie formy, powiem prosto, w szczycie formy nie miałbym, w szczycie formy Krzyśka Włodarczyka uważam, że byłby on zwycięzcą w naszym pojedynku i to wszystko mu oddaję, pełen szacunek, ale dzisiaj troszeczkę uważam, że dziwnie się zachowuje, gdzieś tam atakuje za krzaków mnie, gdzieś tam sobie przypomina o pewnych rzeczach, gdzieś tam zaczyna skomleć o walki. Nie powinno tak to wyglądać. Uważam, że Andrzej Wasilewski jako jego wieloletni promotor powinien zaopiekować się końcówką jego kariery, bo to jest końcówka jego kariery, nie ma co ukrywać. Niech panowie zrobią kilka rzeczy, żeby po prostu Diablo zabezpieczył się finansowo i nie musiał skomleć, tak? No to jesteś ty o tyle korzystny z sytuacji, że to nie ty rzucasz wyzwanie, tak, Krzyszkowi, tylko on tobie rzucił. A ty jesteś w ogóle zainteresowany taką walką ewentualnie? Bo to wiadomo, inne promocje, ale byłbyś zainteresowany takim pojedynkiem? Wiesz, powiem ci szczerze, było kilka sytuacji i tu wszyscy wiedzą trzykrotnie, ja go dziś zapraszałem do ringu, gdzie on był w tym jeszcze piku formy i nikt by mi nic wielkiego nie zarzucił, po prostu, że zapraszam w cudzysłowie starszego pana do ringu, bo ludzie są bezlitośni i mogą, ja nie piję do Krzysia w tym momencie, tylko po prostu ludzie są bezlitośni i czym bliżej do końca kariery, tym ludzie bardziej zaczynają jechać na tych po prostu bokserów, którzy są wyżsi biegiem, że tak powiem. I nikt by nie miał wtedy nic do zarzucenia, ale dzisiaj jakoś nie jestem prywatnie wielce zainteresowany tą walką. Ja mu powiedziałem, jeżeli chcesz, to będziemy boksować, bo ja boksuję z każdym. I nigdy nie było czegoś takiego, że ja komuś odmówiłem walki, ale wiem, że też moi promotorzy Polsat i Rocky mają swój plan na mnie. Chcą przede wszystkim, żebym ja boksował często i gęsto, czyli chodzi o to, żebym po prostu miał przeciwników, którzy będą dawali mi dobre walki. A czy oni myślą o Włodarczyku, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Bardziej wydaje mi się, że będzie tutaj skupianie się na tym, żeby Krzysiu pojechał na jeszcze jedną dobrą walkę. Nie wiem. To ich sprawa tak naprawdę, wiesz. No, ja mówię, podchodzę troszeczkę też tak do życia i do sportu, że nie skupiam się na kimś z boku, tylko skupiam się na sobie, bo ja mówię, wygrane, przegrane, zwycięstwa, porażki. Najważniejsze jest, żeby walki były dobre, żeby podobało się ludziom i wam, redaktorom oczywiście, tak Michał? Mm-hmm. No dobra, odmówiłeś jednemu zawodnikowi walki, Krzyszkowi Zimnochowi. Zimnochowi. Nie, no tak, ale to z wiadomych względów, tak? To wiesz, to nie oszukujmy się, Krzysiu już raczej jest na emeryturze sportowej, kolejny Krzysiu jest na emeryturze sportowej i niech tam zostanie, poukładał sobie życie, także niech tam zostanie, no wiesz. Ja raczej nie zamierzam dokładać kosztem czyjegoś zdrowia kilku groszy komuś do kiermany, wiesz. Niech się panowie zainteresują innym zarabianiem pieniędzy, jeżeli zdrowie im już nie pozwala boksować, tak? No to a propos jeszcze innego zarabiania pieniędzy, widziałem twój, jakiś czas temu był debiut komentatorski z Andrzejem Kosterem, jak się komentowało. Tak, powiem tobie szczerze, że jest to bardzo ciekawe, aczkolwiek nie wiedziałem, że ja uważam siebie, że jestem dość wygadany i znajduję często słowa w swojej głowie, nie ma przestojów w rozmowach ze mną, ale jednak siedząc 2-3 godziny, czy nawet czasami dłużej trwa po prostu gala, zależy od którego momentu jest komentowana, to trzeba naprawdę szukać sporego zasobu słów w swojej głowie, ale też chodzi o to, że po prostu ja jestem pięściarzem, ale nie interesuję się zawodnikami w Anglii, którzy dopiero zaczynają karierę i ciężko jest o takim kimś cokolwiek czasami powiedzieć, tak? Dlatego bardziej komentowałem sam boks i to, co się dzieje w ringu niż postacie, które po prostu na tym ringu się pojawiały, tak? Ale no mówię, jest to gdzieś na przyszłość bardzo ciekawy kierunek dla mnie, ponieważ ja uważam, że sport jest bardzo dużą częścią mojego życia i nie chciałbym, żeby nigdy się skończył w moim życiu, chociaż na pewno jako zawodnik kiedyś się skończy. No mówię, gdzieś tam patrzę przyszłościowo, jako człowiek zabezpieczam się, jako zawodnik też myślę o tym, że wiecznie nie będę boksował, chociaż człowiek by chciał. Dlatego wiesz, no poszerzam swoje CV, krótko mówiąc czasami. Aha. Ja ci powiem, że jak pierwszy raz z tobą robiliśmy wywiad chyba w Gdańsku, i to 100 lat temu z Piotrkiem Momotem, to od razu jak zacząłeś gadać, to mówiliśmy, że ten gość się nadaje do komentowania w telewizji, nie? Tak, powiem ci bardzo mi miło, ale no mówię, to nie jest też łatwa robota. Czasami nie jest łatwa robota, bo człowiek by coś chciał powiedzieć, ale czasami albo nic się nie dzieje w tym ringu, albo nie znasz kompletnie osób, które tam boksują, bo zaczynają karierę. No każdy zaczynał, wiesz, ja też zaczynałem i wiem, jak to wygląda od strony kuchni, że tak powiem.
ale nie jest to mimo wszystko łatwy kawałek chleba, jak się wszystkim komentatorom sprzed telewizora, którzy siedzą na kanapie w sobotę i w niedzielę wydaje. No właśnie, właśnie. Ja zawsze doradzam, jak zanim skomentujesz, to spróbuj, bo to nie jest takie proste. Zanim skomentujesz jakąkolwiek pracę, nie? Bo to trzeba samemu zrobić. A jeszcze na koniec zapytam ciebie, Nikodem, o ten, no, bo widziałem zdjęcie twoje wspólne z Przemkiem Saletą, jak tam idą ten social media, promocja w social mediach. Social media ok, chociaż Przemek miał zaproszenie na wódkę w moje urodziny na 29 maja, to nie przyjechał, ale ja jestem słowny, cały czas 07 jest zabrażarce, także 07 z gości Przemek, pozdrawiam. Ale widziałem, że byliście w Studio Polsatu, chyba tam nie było jakichś dymów, spin, nie? Nie, no tak, wiesz, słuchaj, jesteśmy dorosłymi facetami, słuchaj, mamy, tak wygląda życie i że każdy może mieć swoje zdanie, czy się ktoś z nim zgadza, czy nie. Ja jestem ciężki z charakteru, ponieważ ja, że tak powiem, nie potrafię przemilczeć niektórych rzeczy i czasami nawet jak powinienem, brzydko mówiąc, zamknąć gębę, to jej nie zamykam i jadę do końca. No taki mam charakter i nie odpuszczam nigdy. Gdzieś tam poróżniliśmy się w pewnych kwestiach, zostało to wyjaśnione, podaliśmy sobie rękę. Wszak on ma pracę, żeby wyrażać swoją opinię, czy ktoś się z nią zgadza, czy nie. A ja po prostu, jeżeli ktoś coś do mnie mówi, no to ja odpowiadam. Czy też mi się to podoba, czy nie, to muszę odpowiedzieć. No i gdzieś tam wyszło jak wyszło, odbiło się tą mniejszym bądź większym echem, ale przecież normalnie, jesteśmy tak naprawdę w jednej firmie pod tytułem Polsat, jesteśmy pracownikami i razem robimy, on z innej strony boks, ja od strony ringu i tak to wygląda, no, pracujemy dalej, no wiesz, no ja mówię, tak wygląda życie, jesteśmy dorosłymi ludźmi i pewne rzeczy trzeba po prostu przejść. Widziałem kiedyś, nawet Mateuszowi Borkowi nie odpuściłeś, jak ci coś tam wrzucił o rywalu, nie? Tak, tylko no wiesz, to tak jak mówisz, ty mówisz, nazywasz to, że nie odpuściłem, tak, tylko ja po prostu zadaję proste pytania, wiesz, jeżeli masz do mnie pytanie, tak jak ty do mnie, no, potrafisz jak człowiek napisać SMS-a, słuchaj, masz jutro czas, pogadamy, nagramy Escape'a. Ja mówię, nie ma problemu, tak, to jeżeli ktoś ma do mnie pytanie, to nie oznaczam je w internecie i nie pytam je przy tysiącach ludzi, czy tam setkach tysiącach ludzi o coś, to masz do mnie numer, chłopie, no to zadzwoń, a tym bardziej, że dzwonisz z pierdołami milion razy wcześniej, a nagle nie potrafisz komuś mnie oznaczyć, także wiesz, no, to nie jest tak, że ja komuś nie odpuszczam, tylko po prostu oddaję konkretne pytania na konkretne zapytania, daję konkretne odpowiedzi, tak miało być. Także po prostu, no mówię, świat troszeczkę zwariował. Kiedyś jak ktoś miał do kogoś sprawę, to dzwonił i mówił, a dzisiaj wiesz, trzeba kogoś oznaczyć w internecie i musi to inaczej wyglądać. Ja jak chcę z kimś coś załatwić, to spotkam się na kawę, podaję rękę, witam i rozmawiam. Dobra, dziękuję ci, Nikodem, i do zobaczenia w czwartek na Wadzeniu, tak? Przed galą w Częstochowie. Dziękuję za pamięć o mnie. Pozdrawiam ciebie, Michał, wszystkich kibiców i życzę jak najlepszego boksu nam wszystkim. Pozdrawiam.